wszystko czuliśmy, że chcemy zrobić coś w życiu innego. Niezależnymi, w różnych formach tego znaczenia. Dzielimy się tymi motywacjami, naszą receptą na to, dlaczego to zrobiliśmy, skąd czerpaliśmy odwagę na co dzień. Łatwo jest zostać strąconym z tego kursu, który się obrało. I wtedy też otwieramy się troszeczkę tak trochę na nieznane. No to się stają bardzo fajne, magiczne rzeczy. Co nas skłoniło do zmiany naszego życia? Chcemy budować świat, chcemy budować swoje życie na naszych własnych warunkach. Nie lubiliśmy za bardzo kompromisów. Skala oporu, który nas spotkał dookoła, zarówno ze strony naszej rodziny, jak i bliskich znajomych. Bo trochę zaryzykowaliśmy, żeby to nie było. Sprawę, żeby pewne rzeczy zmienić w swoim życiu, to trzeba podjąć pewne ryzyko. So be here as the night starts falling. Let my fingers walk over your head. We got nothing to be. Mamy nadzieję, że wiatr nie przeszkadza w nasze mikrofony. Musieliśmy troszkę odejść, żeby dzieciaki nam tutaj nie hałasowały. Może się przedstawimy? A no właśnie, super by było. Ania Dawidowska. Dzień dobry. I Bartek Dawidowski. Dzień dobry. 6 lat temu wymyśliliśmy sobie, znaczy inaczej, wymyśliliśmy to dużo wcześniej, ale 6 lat temu zrealizowaliśmy swoje marzenie, które polega na tym, że zamieniliśmy dom na lądzie na pływający dom, czyli żaglówkę taką dość dużą, na której zresztą teraz jesteście, jak widzicie. Jesteśmy, jak widzicie. No wy też wirtualnie jesteście. I co? I od tego czasu byliśmy na co? Na 4 kontynentach zrobiliśmy jakieś 50 tysięcy mil. Nasze dzieci praktycznie spędziły całe życie na tym pływającym domu. Wzięliśmy w swoje ręce kilka dość ważnych dziedzin swojego życia. No i o tym właśnie chcemy opowiedzieć. Jak to zaczęliśmy żyć na własny sposób, zrywając z niektórymi schematami. Więc pierwszy punkt, który jest w agendzie, co nas skłoniło do zmiany naszego życia? Dlaczego właśnie, co nas zainspirowało, co było powodem? I pewnie każdy z Was ma swój powód. Jesteśmy też bardzo ciekawi, jakie są Wasze powody, jeśli myślicie o zmianie swojego życia, bo już jesteście w trakcie, albo już dawno zmieniliście. No właśnie, a dla nas? To napiszcie. Napiszcie koniecznie. Napiszcie, co tam Was motywuje w tą stronę. A co u nas? A co nas zmotywowało? No właśnie, co nas zmotywowało? No kilka rzeczy. Na pewno chcieliśmy wziąć w swoje ręce to, gdzie jesteśmy, chcieliśmy podróżować, chcieliśmy to, żeby nasze dzieci wychowywały się tak najbardziej, jak tego byśmy chcieli, w najbardziej wolny sposób. Chcieliśmy też wziąć docelowo ich edukację w swoje ręce. I co jeszcze z takich ważnych rzeczy, które chcieliśmy wziąć w swoje ręce? No przede wszystkim oboje chyba z Bartkiem możemy powiedzieć to w moim imieniu, Bartek w swoim, że byliśmy osobami dosyć niezależnymi od początku. Nie lubiliśmy za bardzo kompromisów i to jest jakby naszą tutaj cechą charakteru. Lubiliśmy być panami swojego losu. No i nie lubiliśmy wytartych ścieżek, nie? Bo to o to chodziło. Tak. Ale oczywiście nasze ścieżki zawodowe gdzieś tam przechodziły przez różne takie utarte ścieżki, ale mimo wszystko czuliśmy, że chcemy zrobić coś w życiu innego. Jakoś tak chyba oboje, nawet zanim się poznaliśmy, czuliśmy, że niekoniecznie ten taki, wiecie, taka droga, która jest utorowana, musi być dla nas i to niekoniecznie musi być normą. I to nas przede wszystkim połączyło taka wspólna idea, że chcemy budować świat, chcemy budować swoje życie na naszych własnych warunkach, po swojemu. Czyli po prostu być niezależnymi, w różnych formach tego znaczenia. Dzieci oczywiście były dodatkową motywacją. Nie chcieliśmy czekać na emeryturę, aż dzieciaki dorosną i wtedy gdzieś tam wyruszymy w świat. Tak. Też doszliśmy do wniosku, że właśnie póki dzieci są małe, to jest taki najlepszy moment, żeby spędzić z nimi czas, bo jak już będą nastolatkami, to nagle, kiedy my będziemy dla nich mieć czas, bo na przykład będziemy już mieli niezależność finansową, no to nagle oni będą chcieli mieć swoją niezależność osobistą, tak? I chyba jak są tutaj z Was rodzice, no to wiecie, jak to jest, jak ten czas szybko leci z dzieciakami. I nie chcieliśmy po prostu marnować się takich ich lat, kiedy właśnie
chcą być z nami. Chcą jeszcze być z nami, tak. No i stwierdziliśmy, że w sumie co nam zostało, jakieś teraz nasze dzieciaki mają 6 i 7 lat i zostało nam tak na oko, nie wiem, może z 7-8 lat, kiedy one będą chciały mieć z nami do czynienia, a później no to, to ich życie. No więc bardzo nam zależało na tym, żeby właśnie ten najpiękniejszy czas w ich życiu spędzić razem i żeby dać im siebie całkowicie. Znaczy całkowicie, jak to tylko możliwe oczywiście, no bo też nie jesteśmy z nimi oczywiście 100% czasu, ale wydaje nam się, że jesteśmy dużo więcej czasu z nimi niż taka typowa rodzina, która powiedzmy tam pracuje od 8 do 5 i tak dalej, i tak dalej. I co? No i też chcieliśmy tak naprawdę być dla siebie. Dla siebie, o tutaj między tą dwójką. Żebyśmy byli bliżej, żebyśmy tak naprawdę nie znikali sobie cały czas z pola widzenia i żebyśmy mogli różne rzeczy tworzyć razem. I chyba to się poniekąd udało, albo nawet nie poniekąd, nawet w dużej mierze. Także teraz tylko i wyłącznie patrzymy na to, że to była dobra decyzja, że cieszymy się bardzo, że wzięliśmy to w swoje ręce, że również cieszy nas to, że w tych dziedzinach, które wzięliśmy w swoje ręce, tak naprawdę wzięliśmy również swoją odpowiedzialność za te dziedziny w swoje ręce, bo to się z tym wiąże. My z Bartkiem oboje szeroko dzielimy się tymi motywacjami, naszą receptą na to, dlaczego to zrobiliśmy, skąd czerpaliśmy odwagę na co dzień, tak? To są rzeczy, które głosimy i opowiadam na różnych live'ach i na naszych vlogach. Tak, bo tu nie o to chodzi, żebyście wszyscy nagle złapali bakcyla i stwierdzili, że kupujecie łódkę i wypływacie na ocean. Nam w tym naszym jakimś takim przesłaniu, czy jakkolwiek by to nazwał, w tym, co próbujemy szerzyć na naszym kanale i wśród ludzi, którzy z nami tutaj żeglują i tak dalej, to jest tak naprawdę nie to, że każdy powinien pływać, tylko że każdy... Fajnie by było, gdyby przynajmniej skontaktował się z tym, co tak naprawdę bardzo głęboko gdzieś tam w jego sercu leży i o czym marzy. I choćby i zaczął stąpać choćby w tym kierunku. Niekoniecznie, że musimy zaraz zrealizować jakieś niesamowite marzenia, ale samo zmierzanie w tym kierunku już daje ogromną, ogromną radość, ogromne poczucie spełnienia. Szczególnie jeśli nie stawiamy sobie takich jakichś celów konkretnych, że akurat tu muszę być o tym czasie, czy tu tak musi wyglądać moje życie i tak dalej. Wtedy też otwieramy się troszeczkę tak trochę na nieznane, ale jak już zmierzamy gdzieś na tym kursie, który czujemy, że jest dla nas, no to się stają bardzo fajne, magiczne rzeczy i czasami też wszystko dookoła zaczyna nam pomagać, jeśli to jest to. Możliwe, że szukacie różnych inspiracji. My z Bartkiem zresztą też szukaliśmy inspiracji, bo tak właśnie ten pomysł życia na łódce z jednej strony gdzieś tam pojawił się, przede wszystkim u Bartka, Bartek zaraz pewnie opowie, ale właśnie też gdzieś tam szukaliśmy inspiracji i teraz tam 10, nawet 20 lat później mamy naprawdę i na YouTubie, i na różnych blogerów, którzy mega nas inspirują, tak, i możemy naprawdę czerpać różne inspiracje, przykłady z tego właśnie, co można zrobić i trochę wziąć sobie od tych ludzi i od ich odwagi i pomysły, tak? Tego jest bardzo dużo. No my wybraliśmy życie na łódce. Dlaczego? Dlaczego wybraliśmy życie na łódce? No to fundamentalnie bardzo prosta przyczyna jest taka, że ja po pierwsze od 20 ponad lat marzyłem o tym temacie. Dla mnie żeglowanie zawsze było czymś totalnie naturalnym. Pierwsza miłość w życiu. Mając 10 lat wypłynąłem na jakiejś małej żaglóweczce na jeziorze koło Poznania i kompletnie mnie zafascynowało to, że coś takiego może się ruszać tylko i wyłącznie przy pomocy siły wiatru. To jest kompletnie i to zupełnie się nie zmieniło. Ja do dzisiaj jestem totalnie zafascynowany tym, mimo że robimy to na kompletnie inną skalę, na skalę globalną, na zupełnie innym jachcie i tak dalej, i tak dalej. Ale to jest dalej ta sama zasada, to jest dalej ta sama taka pierwotna miłość do tej koncepcji tego, że można się poruszać z siłą wiatru, że można żyć w zgodzie z naturą, że naprawdę można żyć w harmonii z tą Matką Ziemią i tak dalej. To dla nas było jakieś takie mega ważne. I w ogóle to życie razem w tym wszystkim, spełnianie tej przygody z tego swojego marzenia razem, jako rodzina, jest czymś absolutnie cudownym, bo znam też wiele osób, które dotarły do tego miejsca, gdzie chciały być, gdzie spełniły te swoje marzenia i tak dalej, ale znam wiele osób, które zrobiły to same, bo na przykład część rodziny nie była tym zainteresowana, czy partner, czy partnerka nie była tym zainteresowana. Czuję, że to nie ma aż takiego poziomu spełnienia, jeśli gramy dokładnie na te same skrzypce. I to jest niesamowite w ogóle, bo my się tu wzmacniamy w tym wszystkim. Jak Ania się do mnie dołączyła ponad 10 lat temu, to nagle dostałem jeszcze podwójnego kopa do tego, żeby to wszystko realizować. I nabrało to też jeszcze innej skali i tak dalej. No więc
Więc na pewno ta pierwotna miłość do tych żagli to była tutaj. Było też to, i myślę, że to z obu stron, to, że obydwoje bardzo lubiliśmy podróżować i poznawać nowych ludzi, poznawać nowe miejsca, doświadczać jakichś nowych rzeczy, których kompletnie nie znamy. No i tutaj ta łódka jako dom, jako platforma, która do tych właśnie przygód, do tego, żeby przemieszczać się po świecie, no jest niewiarygodna, bo wyobraźcie sobie, że możecie podróżować dowoli, z każdego miejsca, prawie do każdego miejsca na świecie, oprócz tego, które jest gdzieś tam otoczone mocno lądem. I nie musicie swoich dzieci pakować. Tak, nie musicie pakować swojego domu, tylko ten dom cały czas za wami jeździ. Dla mnie fascynującym absolutnie jest to, że my siedząc na tej samej kanapie, w tym samym domu, byliśmy w Nowym Jorku, w dżungli w Południowej Ameryce, na Kanarach, na połowie, na większości Karaibów, na Bahamach. Na Hudson. W Nowym Jorku na Manhattanie. No po prostu to jest kompletnie oszołom, tak? I byliśmy tak samo w Szczecinie, więc to jest cudowne. To mnie kompletnie fascynuje. Zresztą w ogóle dzisiaj jesteśmy na Karaibach, a tak już jesteśmy też w takim tutaj wariactwie, bo Bartek za 2 dni wypływa przez Atlantyk, bardzo długą podróż, taką właściwie bardzo, bardzo poważną, bo to... Prosto do Gdańska. Prawie 10 tysięcy kilometrów. Tak, ale to nie znaczy, że kończymy naszą przygodę z morzem, wręcz przeciwnie. Rozkręcamy się bardzo. Przyjeżdżamy po 6 latach na mały remont, bo nasza poli, czyli tak się nazywa nasz dom, wymaga małego remontu i stwierdziliśmy, że Polska to jest bardzo dobra lokalizacja z różnych przyczyn i właśnie przyjeżdżamy, płyniemy, ja przylatuję z dziećmi, Bartek płynie, tu mamy wspaniałą załogę, która tam w środku... pomaga. Szkolimy ich, tam wszystko pomagają nam i właśnie Bartek rusza przez Atlantyk i będziemy w Gdańsku, żeby później ruszyć dalej na Pacyfik, między innymi. Więc my mamy takie plany, że ta podróż nasza coraz najbardziej smakuje, coraz bardziej czujemy, że ten tryb życia, który obraliśmy, jest naprawdę dla nas, tak? Mimo, że były różne przeszkody i zaraz pewnie opowiemy o tym. To może właśnie przejdźmy do tego. No właśnie, jakie były przeszkody, słuchajcie. No przede wszystkim, wyobraźcie sobie, 6 lat temu, teraz dalej dla wielu osób jest to bardzo kontrowersyjne. No dobra, ale 6 lat temu powiedzmy, że wszystko działało tak zwane normalnie. Tak, 6 lat temu... I nagle para wariatów stwierdza, że weźmie dzieci, wyciągnie zupełnie z cywilizowanego świata, pojedzie gdzieś w jakieś krzaki na drugi koniec świata i nagle rodzice wszyscy dookoła mają się na to zgodzić. Słuchajcie, skala oporu, który nas spotkał dookoła, zarówno ze strony naszej rodziny, jak i bliskich znajomych, jest naprawdę wysoka, więc tutaj... Wszyscy pukali się w głowę. Znaczy może nie wszyscy, ale dużo ludzi się pukało w głowę. I naprawdę tutaj trzeba czuć mocno swój kurs, bo łatwo jest zostać strąconym z tego kursu, który się obrało. Jeżeli nie czujecie go naprawdę mocno wewnętrznie, takiego swojego własnego pionu, żeby was nikt z niego nie wytrącił, to może być trudno na wejściu. Może być naprawdę trudno. Więc mimo różnych takich zewnętrznych ograniczeń, tak, bo jednak jak bliscy, szczególnie rodzina jest przeciwko, no to jest dosyć trudne, tak, i ale byliśmy razem, byliśmy w zespole, byliśmy razem, wzmacnialiśmy się, wiadomo, raz Bartek miał gorszy dzień, raz ja, dzięki temu byliśmy dla siebie super wsparciem i mogliśmy faktycznie iść do przodu i po prostu iść do przodu i ten cel, który sobie obraliśmy, mega czuliśmy, tak? I ta wiara w to nas właśnie motywowała przede wszystkim do przodu. Też zrobiliśmy to dosyć szybko i to też było dobrym pomysłem, że bardzo intensywnie było przez 2 lata, kiedy musieliśmy remontować łódkę, kupowaliśmy, jeszcze mieliśmy w tym momencie, rodziliśmy dzieci, więc to był taki okres dosyć intensywny i to był też taki czas, dzięki temu, że nie za bardzo musieliśmy myśleć i chyba to nam pomogło. Nie mieliśmy czasu na zwątpienie. O tak. Bo no wiedzieliśmy, że już jesteśmy w takim miejscu, że jeżeli się odwrócimy albo staniemy, to się cała sprawa wykolei. No właśnie, jeszcze jakimiś takimi, może powiedzieć, jakimiś barierami były finanse, bo gdzieś tam sobie jakoś to pokładaliśmy. Na pewno się zastanawiacie, z czego żyjemy. To jest jedno z takich najczęściej zadawanych pytań, ale właśnie jeśli chodzi o te finanse, to też było tak, że sobie to zaplanowaliśmy i
I co? Wzięliśmy po prostu kredyt hipoteczny, na, zamiast na dom w Warszawie, mieszkanie, wzięliśmy kredyt hipoteczny na łódkę. Tak sobie to po prostu obróciliśmy. Dosłownie. Da się to zrobić w Ameryce, w Polsce nie, między ale innymi. Zrobiliśmy to. I po prostu mamy długoletni kredyt i dzięki temu już możemy być na tym domu. Tak jak wielu z Was pewnie wzięło kredyt hipoteczny, można się wprowadzić dzisiaj, a nie za 10-20 lat, jak się uzbiera. I to była nasza taka forma zorganizowania sobie tego. Trochę zaryzykowaliśmy, żeby to nie było. My też z Bartkiem zdajemy sobie sprawę, żeby pewne rzeczy zmienić w swoim życiu, to trzeba podjąć pewne ryzyko. I to ryzyko podjęliśmy. Ale ryzyko związane z braniem odpowiedzialności na siebie całkowitej za to, jaki będzie efekt końcowy tego wszystkiego, no właśnie, co się dzieje. To nie jest tak, że zawsze mamy gwarancję. No oczywiście są takie pewnie przypadki, ale raczej większość ludzi musi pewne, jeśli chce zmienić swoje życie, musi w pewien sposób zaryzykować, bo nie wiemy, do czego zmiana nas doprowadzi. Mamy niepewność, tak? I wiele osób przez to po prostu rezygnuje ze swoich planów, bo nie ma 100% pewności. Ale nie mamy nigdy 100% pewności. Ale nigdy nie mamy 100%. No właśnie, nigdy nie mamy 100% więc pewności. Czasami warto zaryzykować. I dlatego tak ważne jest tutaj, w tych wszystkich miejscach, gdzie mieliśmy chwilę zwątpienia i tak dalej, tak naprawdę tak mega ważne jest to, takie poczucie takiej intuicyjnie wyznaczonego dobrego kursu, tak? Bo tego się można trzymać, tego da się trzymać i to jest jedyne, co nas będzie trzymać w tym, żeby naprawdę zmierzać dalej twardo, mimo że czasami w głowie pojawia się pewna nutka zwątpienia, szczególnie jak wszyscy dookoła trąbią, że to jest w ogóle szalone i postukają albo się po są głowie. Gorsze momenty, tak? Albo są gorsze momenty, są trudniejsze, kiedy czasami ma się wrażenie, że kurde, za chwilę wpadniemy na ścianę finansową, tak? Rąbniemy w głową i nagle się okazuje, że dzięki temu zaufaniu, dzięki zaufaniu w swojej własnej intuicji i parciu mimo wszystko i do przodu. W swoje możliwości. Nagle się okazuje, że kurczę, pojawia się w ostatnim momencie jakieś mimo wszystko rozwiązanie, które wiąże koniec z końcem i jedziemy z tym wszystkim dalej, tak? Mhm. Więc tu jest ważne właśnie, żeby sobie zaufać, żeby jeżeli poczujemy już faktycznie tak mocno, że to jest nasz kierunek, to żeby nie dać się tak łatwo z niego zbić. No właśnie, kolejny punkt jest to plusy i minusy życia na własnych warunkach, bo wielu z nas, was w otoczeniu myśli, o fajnie, bo ci żyją tutaj, ci żyją na Karaibach, tak, żyją na swoich warunkach i wygląda to super, tak, jak oglądamy Instagrama, weźmiemy telefon tutaj jednego z blogerów, patrzymy sobie, wow, piękne zdjęcia, no, pracuję na plaży, tu palma, tutaj piękny turkus, w ogóle życie piękne i na pewno to nie jest praca, to całe życie wakacje. I okej, jak myślicie, czy tak jest? Czy życie na własnych warunkach to tylko wieczne wakacje? No właśnie. No właśnie. Oczywiście my wychodzimy z Bartkiem z takiego, chyba Bartek i ja zawsze w ogóle uważaliśmy, że po pierwsze nasza praca to musi być nasza pasja. Czyli po pierwsze robimy to, co kochamy. Czyli trochę tak, żeby to nie było taką pracą typową. No to znaczy, żebyśmy nie czuli, że idziemy do pracy, żebyśmy nie czuli, że musimy coś robić, tylko żebyśmy chcieli to robić. Bo jest diametralna różnica między robieniem tej samej rzeczy, którą musimy, a tej samej rzeczy, którą po prostu chcemy. To poczucie wolności twojego wyboru, tego, że robisz coś, daje ci zupełnie inny, jakby to powiedzieć, kąt natarcia do smakowania tej rzeczy. I właśnie coś przejeżdża. Polak zresztą, żeby było śmieszniej. Więc o czym to ja? Mówiliśmy o plusach i minusach. No właśnie. Otworzenie pewnej dziedziny na taką pełną wolność i własną interpretację niesie za sobą pełną odpowiedzialność również za tą dziedzinę. Więc jeżeli na przykład pasuje wam jakaś dziedzina, która inaczej nie pasuje wam jakaś dziedzina w systemie i chcecie się z niej urwać, chcecie zrobić to po swojemu, to weźcie pod uwagę, że będziecie musieli również wziąć pełną odpowiedzialność za to, co normalnie system wam tej dziedzinie oferował, tak? I to jest właśnie ta druga strona medalu. Czyli my na przykład tutaj nie mamy tego luksusu, że jeżeli coś tu się dzieje na jachcie, coś się psuje albo ktoś się psuje, to możemy nagle szybko zawołać pomoc, tak? Wręcz przeciwnie. My musimy być świadomi tego, że pewne rzeczy w natychmiastowym trybie musimy wziąć we własne ręce, tak? Organizując sobie wolność w jakiejś dziedzinie życia, jesteśmy gotowi również wziąć odpowiedzialność za tą dziedzinę życia. Czyli czy nam będzie pasować to, że na przykład musimy być majsterkowiczami na łódce? Czy będzie nam pasować to, że musimy zrobić kurs pierwszej pomocy i wziąć sprawę w swoje ręce, kiedy wypadek się zdarzy przy pracy, tak? Wiadomo, nie dla wszystkich to jest, tak? Niektórych może to przytłacza takie wyjście z tej strefy komfortu, której
którą daje system. My oboje czuliśmy, że my potrafimy sobie sami to ogarnąć, jesteśmy osobami, którzy potrafią sobie pewne rzeczy organizować i nie boję się odpowiedzialności za to na co dzień, nie paraliżuje nas to, wręcz jakoś te minusy nam zdecydowanie nie prześwietlają wszystkich plusów. Ja nawet szczerze mówiąc czuję jakoś taką motywację z tej odpowiedzialności. Tak, tak, i że dochodzi tego edukacja dzieci, tak, bo co prawda nasze dzieci mają 6 i 7 lat, to jest na początku tej drogi, ale właściwie od 2 lat już uczymy dzieci nauczce, od roku tak oficjalnie, bo Kuba jest w pierwszej klasie. No i póki co, to zresztą sami wiecie jak to jest, teraz na całym świecie się wszystko wywróciło do góry nogami i tak naprawdę teraz większość dzieci uczy się zdalnie, więc dla nas to jak to się wszystko wydarzyło, COVID przyszedł, to w ogóle nie było żadnego takiego nagle, nie było zmiany naszego trybu życia jako rodziny. Są przykłady rzeczy, którym jak zaufasz, to może się okazać, że one w zupełnie innej formie, której jeszcze nie znasz, działają jeszcze lepiej. No i dla nas jest bardzo ważne, żeby stać stabilnie w swoim fajnym życiu świadomym, to ważne jest to, żeby dbać zarówno o ducha, o umysł, jak i o ciało. No. I to chyba tym wszystkim... I dlatego zapraszamy Was, jeżeli macie więcej pytań, bo widzimy, że tu się dużo pojawia, ale nie jesteśmy w stanie teraz odpowiedzieć na wszystko, więc zapraszamy Was, jesteście bardziej zainteresowani na nasz vlog, na Silotions. Na Instagramie, na YouTubie, nie wiem, zależy się tego, jaką platformę sami lubicie. Na każdej z nich jesteśmy, na każdej jest troszkę coś innego. I w takim razie życzymy Wam owocnego wdrażania tych wszystkich różnych porad, które dostaliście, żeby to wszystko ładnie się zintegrowało i żeby wybrać to, co naprawdę czujecie dla siebie. Tak, życzymy Wam bardzo, bardzo owocnej i świadomej drogi do tej wolności, którą sobie dokładnie wybierzecie. Dzięki za uwagę. Gratuluję. Pa. Segredos venda floresta de luz, Pachamama, Pachamama. Abre a consciência dos seus filhos a crescer.